Eldonarionie, Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku serii Po prostu Minecraft, szybka kima. I słuchajcie, tak jak widzicie w tytule odcinka, na naszym świecie pojawiła się nowa maskotka, bo nie wiem czy wiecie, albo i nie wiecie, ale co czwartki robię na kanale Tip and Donation Charity Gaming live'y charytatywne. A tam już coś mogliście zobaczyć, ale jeszcze wam nie pokażę. I słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo ten live'ik będzie w poniedziałek. Jak ktoś, to LJ też tam robi live'y. Live'y on robi w środę o godzinie 17 do godziny 20. Ja robię w czwartki od 17 do 20. No i dzisiaj chciałem wam pokazać właśnie maskotkę, którą zbudowałem na poprzednim live'ie właśnie na kanale Tip and Donation Charity Gaming. I pomyślałem sobie, że to też będzie nasza taka maskotka tej serii. A maskotką z tej serii jest, uwaga, Robin Good. Zrobiłem go, odwzorowałem go tak naprawdę, no, na zasadzie tego, co tam widziałem. I to jest taki, słuchajcie sobie, kociak, którego celem jest po prostu zbieranie pieniążków na cele charytatywne. To są jego łapki. Tutaj jest ogonek, tutaj jest, to jest ogólnie łucznik, tak? Tak, on jeszcze łuku nie ma, ale ma tutaj kołczan ze strzałami. Ja wam może pokażę, gamę modę. Spektator. Pokażę wam, jak to wygląda. Mamy tutaj czapeczkę z razem z dwoma takimi piórkami jakby. To bardzo fajnie wygląda z daleka, jak się tak spojrzy. To wygląda naprawdę spoko. No i to jest taki kociak, który tutaj ma strzały. Tutaj nie widać, ale w środku jest, o właśnie, drewno dżunglowe, tak? Które jest tak jakby, no tutaj odzwierciedla te właśnie, no te strzały. A te zielone to są po prostu te takie lotki, wiadomo, żeby strzała leciała prosto. No i tutaj sobie po prostu zrobiłem taki lasek brzozowy naokoło. Pozasadzałem troszeczkę tej brzozy, porosłem tutaj jakieś roślinki. No i to wygląda całkiem fajnie, jest oświetlone, także tutaj też jest taki plus, że moby mi się nie będą spawnować. No, to przechodzę w takim razie do survivala. Survival. Także jeszcze raz przypominam, dzisiaj na kanale Tip and Donation Charity Gaming, u mnie na Instagramie będziecie mieli powiadomienie, także wbijajcie na Instagrama i tam będziecie mogli sobie potem wejść na szybko. No, a ty co tu robisz, koleżanko sympatyczna? Normalnie wzięła se, wyszła tak o. Nic nie powiedziała. O właśnie, bo ja żwiru zbierałem dużo. Bo ja mam teraz taki plan, słuchajcie, dziki, żeby nazbierać jak najwięcej żwiru i przygotować sobie go na wypadek, gdybym chciał coś budować jakiegoś, powiedzmy, no, z jakiegoś betonu, nie? Czy coś takiego, to wtedy będę miał tutaj gotowe już. No i widzę, że tego żwiru żem trochę pozbierał, no to super, ale to na razie sobie go odłożę. Co jeszcze z takich zmian, słuchajcie? Co jeszcze z takich zmian, o których powinniście wiedzieć? Ano mianowicie z takich zmian, o których powinniście wiedzieć, to na przykład, tak jak tutaj widzicie, został zrobiony już koszyczek. To jest koszyczek wielkanocny, również wam go pokażę na spektatorze. Tak wygląda ten koszyczek, on tutaj jest oświetlony w środku. I ten koszyczek, tu będziemy, słuchajcie, składać jakieś pisanki. Pisanki będą, wiadomo, będą podpisywane wami, czyli będą po prostu tabliczki na tych pisankach. Czyli po prostu będą bloki konkretu, tak, porobione w jakimś konkretnym kolorze. Chciałem wam powiedzieć tak, że w tym tygodniu nie będzie live'a właśnie z po prostu Minecraft. Zrobimy sobie w następnym tygodniu i będziemy mogli już powolutku przygotowywać sobie ten koszyk. No i tak mi się wydaje, tak samo jak było z bombkami na choinkę, tak? Czyli po prostu jedna pisanka będzie kosztowała piątkę i będzie można wpisać. I zrobimy sobie wojnę o to, czyj będzie na przykład zając wielkanocny czy baranek. Bo będziemy też takie właśnie rzeczy robić. No i to chyba tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Ale bardzo mi się podoba ten kociak. On, zobaczcie, jak fajnie wygląda, tak ukryty w lesie. Mega, mega. Bardzo mi się podoba. Tutaj mi wszystko porosło? Chyba mi wszystko porosło. To mogę sobie w sumie to już ogarnąć. Dobra. Teraz mi się tutaj zbiera wszystko. Trochę, wiadomo, zostaje jeszcze, nie? Trochę zostaje, ale już nie aż tak dużo. Tutaj na przykład, o, tylko jedno tu wpadło. W sumie dwie rzeczy. Będę musiał to jakoś pozagradzać jeszcze. Tylko jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale to chyba będę musiał po prostu dać sobie wyżej poziom. A z drugiej strony będzie mi się ciężko też to potem zbierało, bo to, kurczę, takie będzie. Znaczy, to jest sadziło, przepraszam, będzie mi się ciężko sadziło. Ale najważniejsze, że tutaj też już oświetliłem i teraz tutaj żadne moby nie mają prawa mi wejść. Bo na to też bardzo mocno narzekałem, że te mobki jednak tutaj wchodziły, a teraz sobie po prostu już to ogarnąłem, to światło, i nie będzie tutaj już nikt mi nic deptał. Dobra,
To co ja mogę? Co ja mogę? Co ja mogę? Mogę sobie na pewno odłożyć to. Pozbieram te nasionka, które tutaj są i sobie na ich mocy zasadzę wszystko po prostu. Kotleta sobie też wszamam. Ale nie myślałem, że aż tyle żwiru normalnie nazbieram. O właśnie, tu będzie problem. Będzie problem troszeczkę z tym. Będę musiał jakoś dać naświetlenie nad tymi. Ale tak jak mówię, będę przenosił to jeszcze. O, zobaczcie, tu jeszcze w ogóle dwie rzeczy są takie. Dwa klocki właśnie po tych dziadowskich wszystkich mobkach, które mi tu przychodziły i rozpierdalały to. Muszę znaleźć tylko motykę. Motyka, motyka, motyka. Gdzie ja ją pizgłem? Tu jest ten motyka. No i tutaj szybko oramy pole. Elegancko. I teraz można sobie fajno, fajno poogarniać, pozasadzać. No. Co jeszcze, słuchajcie, bo jeszcze żeśmy robili sobie kolejkę do mesy. Tak, kolejka do mesy też będzie robiona. Będzie w ogóle robione drugie piętro w naszej kolei, także tutaj podoba mi się to, że mam sporo pomysłów jeszcze, co można porobić. Wiadomo, do różnych lokalizacji, do dżungli też będzie jakaś kolejka. Zrobimy sobie ją na przykład, nie wiem, w kolorach jasno i ciemnozielonym. Tylko do endu jest taka multikolorowa. A tamto sobie zrobimy jeden, maksymalnie dwa kolorki. I ze szkła jest bardzo, bardzo fajna. Tylko trzeba będzie, wiadomo, dorobić troszeczkę rzeczy, będę musiał na kwarc popolować. No ale to na następnych live'ach to będzie robione. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej, żeby zrobić. Okej, okay, tutaj pozasadzane. Myk, proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. Dobra. I tutaj też. Strasznie mi się podoba. Ja w ogóle będę musiał... czekajcie, bo ja tu muszę... Cośkowi zaraz do miniaturki dać, żeby... On tutaj go jakoś zakrył, jak Pokemona. Co to? Nie! O, dobra, udało się. Udało się bez strat zrobić. Bo mi się spadło. Nie wiem dlaczego. Puściłem shifta na chwilę. Niechcący. Także zrobimy jakieś takie ładne ujęcie, a co się tutaj ładnie wycieniuje nam tego Robina, bo to jest Robin Good się nazywa ta postać. No. Bo jak ktoś właśnie nie wie, to słuchajcie, ja robię streamki na kanale charytatywnym Tip & Donation Charity Gaming. Jeżeli nie zapomnę, to zostawię linka w opisie i w karcie, ale mam nadzieję, że... Mam nadzieję naprawdę, że nie zapomnę. Mi się tak często zdarza zapominać właśnie, jak mam coś takiego, to zapominam. I nie robię tego specjalnie, broń Boże. Tylko po prostu czasami mi się zapomni. No, mylicie rzecz ludzka, nie? Chociaż nie jestem człowiekiem z drugiej strony, bo jestem youtuberem, a youtuber to nie człowiek. Nie? Także jakieś takie słabe wytłumaczenie. Ale już mniejsza o to. Mniejsza, 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 mniejsza. Okej. Okay. O, nie mam już ten nasionków? Ja w ogóle będę musiał sobie obliczyć, ile tych nasion jest potrzebnych, żeby sobie porobić tutaj elegancko wszystko. I tak zastanawiam się, czy tej obory, czy na przykład z niej by nie przenieść kurczaczków. I na przykład zwiększyć pole krówek albo owieczek. Taki mam plan. Bo krowy są tak naprawdę najlepsze. Świnki też mógłbym sobie w sumie tam zredukować do dwóch. A dla kurczaków bym zrobił osobny kurnik. Mógłbym tak zrobić w sumie. Te zające tam cały czas próbują. Te krowy grzybowe. Właśnie ten grzybowy biom będę musiał to się też wybrać. Bo jeszcze tego nie zrobiłem. Trzeba będzie zobaczyć. To będzie w ogóle mój pierwszy raz, żeby zobaczyć tak ten biom. Bo tak chyba w sumie jeszcze... Jeszcze nie miałem okazji. Żeby zobaczyć go w normalnym minecraftowym świecie. Czekaj, tu były surowce. To bym to chciał wrzucić tutaj, super. Lapis oczywiście tutaj, żelaza 3 sztuki też znalazłem.
Na Flinta można by znaleźć, bo też Flinta mówiłem, że będę chciał sobie ogarnąć, to Flinta będę mógł odkładać tutaj, o. Ten węgiel to miodę, bo to nie jesteś Flintem. Tutaj wungiel. No, bo porobiłem też, jak widzicie, sporo tych, sporo wszystkiego tak naprawdę. Dodałem wszędzie już tabliczki. A tu jest Flint, to daj mi ten Flint, a ja go wezmę sobie, przerzucę na drugą stronę. To niech tutaj Flint będzie. No i elegancko. Czerwony piasek też będę musiał ogarnąć sobie. Trochę tutaj rzeczy jest, słuchajcie, do zrobienia. Dobra. To już lecę w takim razie zrobić spektatorowy mod. I uwaga, do miniaturki, proszę bardzo, myk, elegancko. Proszę mnie to ładnie wycieniować. I zrobić to naokoło i elo. Dobra. Mamy to zrobione. Czekaj, bo muszę sobie survivalnąć. Dobra, no, elegancko. Także do miniaturki mam już zrobione. No i dobra, mordy, mordeszki, mordunie. Serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to by było na tyle. Kolejny odcinek już jutro o godzinie 7 rano. Ja wam dziękuję za oglądanie. Żegnam się z wami, Kacawa, z widzowie do następnego. Trzymajcie się, endio.